A już teraz w wydaniu specjalnym czas na relacje prosto z terenu dotkniętego niszczycielskim żywiołem. Łączymy się z redaktorem Maciejem Sergielem, portal kłodzko24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Pan bierze udział w ewakuacji mieszkańców i obserwuje, co dzieje się na miejscu. Widać tę jedność na nagraniach, które do nas też napływają. Czy wszyscy chętnie opuszczają swoje domy i jak ta sytuacja wygląda w tej chwili? No raczej nie do końca. Niektórzy po prostu chcą zostać w domu i tyle, nie? Momencik. Halo, halo, halo. Jestem. Cały czas połączenia. Mamy słabo mi jakoś połączyć teraz. Wszystko pewnie z powodu awarii, które mają miejsce, których przyczyną jest woda, która wdarła się do tej miejscowości. A jak ta sytuacja wygląda w tej chwili? Jak wygląda Kłodzk? Jak wygląda ta miejscowość w tej chwili? Kłodzko. Fajna, historyczna miejscowość. No, woda mocno się wdziera. Pęknęła chwilę temu. Ponad godzinę tama w Stolniu Śląskim, stara poniemiecka tama, jest w połowie w zasadzie zniszczona. Znajdowało się tam 1 400 000 metrów sześciennych wody, więc ta cała woda idzie w tym momencie na Kłodzko. No obawiamy się, że to będzie być może wyżej niż w 97 roku. Ilu mieszkańców zostało już ewakuowanych z tej miejscowości? Rano premier Donald Tusk podał, że 1600 osób, jedna osoba nie żyje, nie wiedzieli z jakiego powodu. Więc nie wiemy, czy zawał, czy utopiony, 17 tysięcy osób bez prądu i tak dalej. Pojawiają się właśnie te informacje o utopieniu. Proszę powiedzieć, ta sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo trudna tam na miejscu. Wspomniał też pan o tym, że w wielu domach nie ma prądu. A jak wygląda kwestia związana chociażby z jedzeniem i wodą taką zdatną do picia? Czy mieszkańcy otrzymują jakieś takie specjalne pakiety od służb, które są na miejscu? Jeszcze chyba nie, tak naprawdę nie wiem, bo dopiero organizują też jedzenie, organizowany jest ciężki sprzęt, żeby dostarczyć do najbardziej poszkodowanych miejscowości. Stronie w tym momencie jest najbardziej poszkodowany Lądek-Zdrój. Dramatyczna walka w tym momencie trwa w Krosnowicach. Już sekundkę. Halo, halo, tak. Dramatyczna walka w tym momencie trwa w Krosnowicach i Lądek-Zdrój, gdzie ta ma pękła, co sami widzicie właśnie na zdjęciach u siebie. Proszę powiedzieć, wspomniał pan na początku naszej rozmowy, że nie wszyscy chcą opuszczać swoje domy. Jak tłumaczą swoją decyzję? No, że woda nie dotrze do nich. Czyli to jest takie proste tłumaczenie, choć jak wiemy, ta woda może być niebezpieczna i może doprowadzić do poważnych skutków, także zagrażającym zdrowiu i życiu. Ta sytuacja w Kłodzku ze względów bezpieczeństwa zamknięte zostały drogi do miasta. W tej chwili już nie dojedzie się z zewnątrz. Dojedzie się, no ale trzeba znać tereny, tak? Trzeba znać teren. Proszę powiedzieć, państwo obawiają się takiej fali kulminacyjnej w Kłodzku? Tak, obawiają się wszyscy tej fali. Z pewnością trzeba tutaj powiedzieć, że znakomicie zdały swoje zadanie zbiorniki, które zostały wybudowane po 2015 roku przez poprzedni rząd. I one rzeczywiście fajnie gromadzą wodę. Pokazuje to rzeczywiście także przykład. Jest to także przykładem tego, że te zbiorniki powinny być w dalszym ciągu budowane. Nie powinni ufać ekologom, a przede wszystkim wierzyć w to, że to zniszczy krajobraz. Przede wszystkim najważniejsze jest bezpieczeństwo ludzi. Zbiorniki w Krosnowicach właśnie uratowały wielu ludziom życie, bo dzięki temu zbiornikowi w Krosnowicach na potoku Duna zatrzymano prawie 2 miliony metrów sześciennych wody. Widzimy na nagraniach, że ta woda wdarła już się na ulicę Kłodzka. Też. Już dawno się wdarła, w zasadzie od wczoraj, od drugiej w nocy jest już inwazja tej wody. I woda ciągle rośnie, to trzeba powiedzieć. Czy jakieś komunikaty? Z tyłu za mną, macie most gotycki, słynny most gotycki. Wybudowany jeszcze przed mostem Karola w Pradze.
właśnie też ta woda bardzo wysoko podchodzi. Rano tutaj byłem, to tej wody było może pół metra. Teraz jest około 6 metrów, 7 może. Czy państwo otrzymują jakieś specjalne komunikaty w związku z tym, co wydarzy się w Kłodzku, ale też co ma miejsce teraz, to co widzimy na nagraniach, czyli tę dramatyczną walkę o to, by nie doszło do jeszcze większego zalewu miasta? Ciężko powiedzieć teraz, tak, no bo ja jestem od 2 dni cały czas w terenie, ale no ludzie przede wszystkim komunikatorami społecznościowymi się porozumiewają. Są grupy, jakie alarmowo dają sobie znać informacje o pęknięciu tamy w Stroniu, przyszła właśnie przez taki komunikator. A proszę powiedzieć, władze, nie wiem, tak naprawdę, no rano zorganizowano konferencję z udziałem premiera, no ale jak to się tam odbiło dalej, no to ciężko powiedzieć. Nie wiem w tym momencie, ile tych posiłków zebrano, czy wojsko będzie, kiedy będzie ciężki sprzęt. A jakie są nastroje wśród mieszkańców? Bez ciężkiego sprzętu nie dojedziemy do Lądzka ani do Stronia Śląskiego. Pozwolę sobie powtórzyć, jakie są nastroje wśród mieszkańców? Mieszkańcy są przerażeni, czy raczej spokojni w związku z tym, że służby tam działają? Jak te nastroje na miejscu? To pytanie właśnie, czy służby dadzą radę, tak? No ja kiedy byłem ewakuować mamę z osiedla, no policja nie dysponowała już żadnymi łódkami, żeby podpłynąć w razie czego. Wszystkie były na terenie gminy Kłodzko i ewakuowały ludzi z Krosnowic. A więc ta sytuacja w Kłodzku, ale także w wielu miejscowościach jest bardzo, bardzo trudna. Choć państwo jednoczą się zarówno w Kłodzku, ale także w innych miejscowościach, które zostały dotknięte przez żywioł. Wspólnie starają się państwo, jako mieszkańcy tych terenów dotkniętych żywiołem, działać dla dobra wspólnego, by ochronić to miejsce. Tak, każdy sobie pomaga w miarę możliwości. Jakiej pomocy sobie państwo udzielają? No przede wszystkim woda, posiłki, tak, tego typu jakieś ciepła odzież, żeby tylko kogoś zakwaterować. Tutaj jedna z firm w terenie na przykład pomogła jeżom wczoraj wieczorem. Jest schronisko dla jeży. No fajna sprawa, tak, że ludzie angażują się i pomagają zupełnie od siebie takimi rzeczami. Pomagają, udostępniają samochody, udostępniają domy, żeby przekwaterować kogoś. Jeszcze poproszę o taki komentarz, bo do Kłodzka zbliża się ta kolejna fala. Jak to wygląda ta sytuacja? Widzimy właśnie, tak. Jestem. Jak wygląda ta sytuacja na miejscu w związku z przed nadejściem tej kolejnej fali? No oczywiście ludzie są bardzo ciekawi, patrzą się, wyglądają, jak to wygląda. Kto się zdążył ewakuować, no to zdążył, no reszta niestety będzie musiała ewakuować się na wyższe piętra budynków, w których mieszkają. Bardzo dziękuję za... Ale... Tak. Bardzo dziękuję za te relacje. Może jeszcze ważna sprawa. Trzeba budować kolejne zbiorniki retencyjne. Nie zostać tylko i wyłącznie na tych 4, co zbudowano i 2, które zbudowali Niemcy na przełomie ubiegłego stulecia. Po prostu trzeba budować kolejne zabezpieczenia przeciwpowodziowe w regionie, nie rezygnować z tego, bo widać, że zbiorniki retencyjne robią swoją robotę i gdyby nie one, już dawno byśmy pływali wczoraj pod tą wodą. Maciej Sergiel, portal Kłodzko24.pl. Kłodzko24.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę i za te relacje prosto z terenu dotkniętego żywiołem.